Cześć, witajcie w naszym salonie. W dzisiejszym odcinku opowiem o rejestracji pojazdów ze Stanów Zjednoczonych. Bardzo często pytacie nas, które i jakie dokumenty są potrzebne. No dziś krok po kroku opowiem o wszystkich, a jest ich dokładnie 6. Pierwszy z nich to dowód własności, czyli tak zwany title, o którym w ostatnim odcinku opowiadałem, na których można rejestrować, na których nie. Natomiast to jest numer 1, jeśli chodzi o dokumenty. Kolejny z dokumentów to rachunek. Rachunki są różne, tak jak w Polsce możemy kupić samochód na fakturę z jakiegoś salonu, tak na przykład jak u nas, możemy też kupić od sąsiada na umowę kupna-sprzedaży. Obojętnie jaki byśmy mieli ze Stanów Zjednoczonych, czy to będzie w formie rachunku czy faktury, no, musi on również być do rejestracji. Kolejną rzeczą to tłumaczenia. Tłumaczenia tych dokumentów, które przedstawiłem. I title, dowodu własności oraz rachunku. Natomiast do tłumaczenia będzie nam też potrzebna odprawa celna. My akurat samochody importujemy przez Niemcy, więc ona jest w języku niemieckim. Aczkolwiek jeśli będziemy to robili przez port na przykład z Polski, no to jest oczywiście po polsku. Tak czy inaczej potrzebujemy wszystkie te trzy dokumenty, czyli rachunek, title i odprawę celną, przetłumaczyć. Wspomniana odprawa celna to tak naprawdę 3-4 kartki, w których określona jest wysokość cła oraz VAT. Kolejnym dokumentem jest akcyza. Akcyzę musimy zgłosić 14 dni po przekroczeniu naszej granicy. Następnie musimy wypisać oświadczenie o braku tablic rejestracyjnych, gdzie podajemy numer VIN, markę i model pojazdu i piszemy, że samochód został importowany bez tablic rejestracyjnych. I na tym oświadczeniu jest bardzo ważne, żeby napisać, iż kiedy pojazd dokładnie został sprowadzony, czyli kiedy przekroczył granicę Polski. Tą samą datę, którą podajemy w urzędzie, zgłaszając akcyzę. Ostatnim już dokumentem jest przegląd. W momencie, kiedy importujemy pojazd uszkodzony, przeglądy są dwa. Pierwszy z nich to powypadkowy, drugi okresowy. Jeśli pojazd jest importowany w całości, no wtedy potrzebujemy tylko jeden dokument. I to tak naprawdę wszystkie dokumenty i jedyne, które potrzebujemy, żeby zarejestrować pojazd w Polsce. Ja za dzisiaj dziękuję i do zobaczenia. Thank you.